Z dzisiejszej Ewangelii jest to Ewangelia według świętego Łukasza, 12 rozdział, wersety 8-12. Jezus rzekł: powiadam wam, kto się przyzna do mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec Bożych aniołów. A kto się mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i ja wobec aniołów Bożych. Każdemu, kto powie jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie odpuszczony, lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczony. Kiedy was ciągać będą po synagogach, urzędach i władzach, nie martwcie się, w jaki sposób albo czym macie się bronić, albo co mówić, bo Duch Święty pouczy was o tej właśnie godzinie, co należy powiedzieć. To dzisiejsze słowo. To jest słowo do odwagi, wezwanie takie, zaproszenie Boże do odwagi w świadectwie. Dlatego, że gdzieś naturalnie, podskórnie boimy się. Boimy się tego, że jeżeli komuś przyznamy się do tego, że wierzymy w Boga, to on nas wyśmieje, to on nas nie zrozumie, to on nas odrzuci, to on zamknie się przed nami, on powie, żebyśmy sobie spadali. Nie wiem, skąd bierze się ten strach, ale on jest. I sam obserwuję go w sobie, że nie jest łatwo stanąć i przyznać się do Jezusa, stanąć w świadectwie i powiedzieć: tak, Jezu, Ty jesteś moim Panem. Zrobić to wobec innych. I myślę sobie, że to słowo, w którym Jezus zachęca nas do tego, żebyśmy się nie martwili. Bo nawet jeżeli ktoś się od nas odwróci, ktoś nas odrzuci, ktoś nas nie zrozumie, ktoś powie, że głupoty robimy albo mówimy, to Duch Święty będzie z nami, pouczy nas i da nam w tej właśnie godzinie zrozumieć to, co powinniśmy mówić i w jaki sposób. Więc uczmy się zaufania Bogu i uczmy się tego, że jeżeli przyznamy się do Jezusa w trudnej sytuacji, to wtedy w tej kluczowej dla nas, to Jezus przyzna się do nas. Dziękuję.